to koniku. Karmisz koniki, tak? Świetnie, doskonale i dobrze zrobiłeś, że przeciwstawiła się, bo pokazałaś mu, że Polka to nie jest prostytutka. No, pokaż, jak karmisz koniki. Mogą powiedzieć, stopi się na to nie godzą. Kasiu, życzę ci, żebyś już nigdy nie natrafiła na szefa prześladowca. Zapraszam. A ty jaką masz zupkę? Ale zjedz buzi i powiedz. Spada ci. Małgosia pojechała do Anglii do pracy jako opiekunka Dino, 90-letniego mężczyzny. Jednak już tego samego dnia, kiedy pierwszy raz pomagała mu przy... No, Niunia! Nad talerzykiem się musisz nachylić, jak wiesz? Jak poradziła sobie z niestandardową propozycją pracodawcy? Zapraszam Małgosię. Może to po prostu pomylił pokoje. Ej! Tam do tego łóżka. Ej! To jest niemożliwe. Ponieważ ja ubrałam pampersik, piżamkę, położyłam pod kołderkę w konik? Pokoju, powiedziałam... Zapomniałaś o koniku? Zaśmiał światło i wycofałam się do łazienki, żeby się wykąpać. A po wyjściu z łazienki skierowałam od razu do niego. Pięknie. Znalazłam go bez... Podetrzyj se buzię. W pampersiku jednakowo... Buźkę se podetrzyj. Stojącego koło mojego... Nie ramieniem. ...była odrzucona. Dobra. Tak, no to kartka. Czy tak, czy z tej łóżką, jakby się dobrać do tego łóżka, które...